ile kosztuje teraz w Polsce? Cebula kosztuje 80 zł. Masakra. 80 złotych Tutaj 1 cebula. kilo, tutaj 1 kilo 10 tureckich lira. Złoty 20 kilogram cebuli. Nie no, w Polsce jak piszecie te ceny, to mi się wierzyć nie chce. Dzwoniłam do Dobra, mamy bardzo pytać. Dobre, melon. Melon. 50. A w ogóle mnie bardzo śmieszy, dlatego że ktoś mi kiedyś napisał, że w ogóle mój chłop bierze mnie na bazar i kupuje mi co chce. To wiecie, to też tak nie jest, dlatego że on ma ograniczone bardzo finanse, ale w dniu dzisiejszym powiedział, że może mi kupić i czereśnie i truskawki, więc idzie. Tygodniowy bazar i się śmiejemy, dlatego że oczywiście zrobiliśmy już zakupy u tej pani co zawsze. I tutaj właśnie jest obok stanowisko i pan będzie właśnie konkurował o ogórki, że ma lepsze, dlatego dał nam promocyjnie jednego do spróbowania. Więc zobaczymy, jak ogórek dobry, no to za tydzień do niego wracamy. Widzicie, tu jest walka o klienta. Bir kilo kaç tane gelir? 55 lira. Ne kadar büyük yol olsun. Çık alacağım. 2 metre aldım. 2 lira. Fark etmez. 2 tanesi vardı. Pomimo tego, że pani zyskała nas jako klientów, no to wiecie, to i tak chcą ją wygryźć. Ablam, kolay gelsin. Bir kilo patlıcan verebilecek misin? Jeśli chodzi o cenę, no to mówię wam, wszystko tanieje. Dlatego, że pomidorki są po 20 lira i to już takie właśnie fajne, malinowe. Ogóreczki po 15, po 25, po 20. My kupiliśmy drogie ogórki, dlatego że u tej pani co zawsze. Jeśli chodzi o bakłażan, 25 lira, bardzo tani. Tu kilo candy. 2 kilo da şey alayım abla. Pomarańcze 15 lira. Co tu jeszcze pani ma? Pani ma jakąś fasolę. Powiem wam, że właśnie Turcy mają bardzo dużo różnej fasoli, takiej po 50 lira. Także powiem, że dość droga. Jeśli chodzi właśnie o wszystkie zielone paprytki, to wiecie, już są po 40 lira za kilo. No to naprawdę już tania, fajna cena. Coś tu patrzę, aha, czerwona cebula, 20 lira. No to 2,40 za kilo. Bunlar çiçek değil mi? Yes. Onlar ot gibi, bunlar bahçe mi? Bir kilo da şey, patlayarak. Ha, pancar. Pancar, pancar ama şu kadar. Kaldı. Tamam. Keseyim mi yaprakları? Ha, kes ya. Mavi çok güzel. Evet, bizim. Ya da yer, ya da yer, ya da yer.
Standardowo u pana, gdzie sprzedaje banany, sprawdzamy cenę i teraz na rogu pojawiły się czerkojne i strasznie drogie, dlatego że 100 lira za kilogram, a można znaleźć tu na stanowiskach i po 50 lira, więc, ale te są, powiem wam, dużo ładne, takie dorodne. I pan tutaj ma też truskawki po 50 lira. No to już taka dobra cena, aczkolwiek tam pan, kamerowałam wam na samym początku, ma truskawki nawet po 40 lira, więc naprawdę tajo. Właśnie zobaczymy, co to jeszcze kupimy, dobra. O, arbuz jest po 15 lira, strasznie arbuz tanieje, to znaczy, że idą upały. Jeszcze nie skończyłam tego ogórka, już nie mam ochoty. Widzicie, czerwona papryka po 40 lira. Mamy tutaj właśnie też melona, bardzo dobry melon, w tamtym tygodniu kupiliśmy i naprawdę był fajny. Nie wiem, szukamy jeszcze właśnie jakichś owoców, żeby coś kupić. Tu mają jakieś kirazy. To 60. Strasznie dużo ludzi, powiem wam, jest. Jest sezon i przecież już tyle osób przyjechało, że nie słyszę, co mówię. Czereśnie. Czereśnie jest strasznie drogie. Drogie. Nie wiem dlaczego. No. Tu dwa razy drogie. No. Czereśnie wygląda bardzo dobra, wieś. Nie na jej wygląda jak naturalne. W ogóle bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzielą się, jakie są ceny w Polsce, dlatego że mnie to trochę szokuje. Jak właśnie ludzie piszą, że ziemniaki w Polsce młode są nawet po 7-9 zł. Tutaj młode ziemniaczki są po 15 lira już. No mniej więcej już takie wszędzie podobnie. Mniej więcej wszędzie już są takie podobne ceny. Marchewka jest to jakaś taka droga po 30 lira. A czereśnie w tym tygodniu strasznie. Ale wiecie co, widzę dużo obcokrajowców i dużo ludzi. Po prostu strasznie dużo ludzi się zjechało. On the beginning. Idziemy do pana po truskawki, tam właśnie na początku ten pan co ma po 40. O, tutaj są kirazy 35. Pan kilo, dzisiaj by kilo wyrobiłem, mam. Tych dziewczyn kupujemy czereśnie po ile? Po 35 lira i brzoskwinie po 25, naprawdę tanio. W ogóle mają bardzo ładne pomidory po 15, ale wiecie, no kupujemy droższe, bo na tym samym stanowisku kupujemy takie malinowe. Ale podejdziemy jeszcze, w ogóle mnie bardzo śmieszy, dlatego że ktoś mi kiedyś napisał, że w ogóle mój chłop bierze mnie na bazar i kupuje mi co chce. To wiecie, to też tak nie jest, dlatego że on ma ograniczone bardzo finanse, ale w dniu dzisiejszym powiedział, że może mi kupić i czereśnie i truskawki, więc idziemy, tutaj są truskawki. This is bigger, this is more sweet, more small. Że dzisiaj jest bardzo dobry dzień, dlatego że słuchajcie, i czereśni, i ogóreczek, i też właśnie truskawki, więc no kupuję co chcę, wiecie, mój chłop jest bardzo hojny, po prostu ma tam wyliczone liry i ja mu o tym powiedziałam, on się śmiał, no tak nie jest, to wiesz, to tak wszystkiego zażyczyć sobie nie możesz, bo ja biorę tylko 500 czy tam 600 lira na jeden bazar, no to mamy ograniczone właśnie te możliwości, ale powiem wam, że w tym tygodniu, no, bogactwo. Abi, al tarla günlük çilek, tarla günlük çilek. Al taze günlük çilek. Sağ olsun, parayı bırakıyorum. Teşekkürler, kolay gelsin. Buyurun efendim. Dobra, wykończyliśmy całe pieniądze, więc możemy się stąd zmywać. Wydaliśmy 560 lir. Niestety nie ma więcej pieniędzy, więc nic więcej nie kupimy, no ale jakie zakupy, wiecie, no jaki facet, taki budżet, no co wam mogę powiedzieć, no. Teraz zobaczymy, co kupił. A, dobra, Husemba pokaże, co kupił, no. Także zmywamy się, powiem wam, że strasznie dużo kramów się otworzyło.
skarpetek i wszystkiego. Widać, to ludzie kupują, biorą. No i fajnie, bo coś tam właśnie dzieci możecie ubrać w sportowe rzeczy albo w Versace. Dobre? Normalne. Dobra. No i tyle. Strasznie szybkie dzisiaj zakupy, ale coraz więcej owoców, arbuzy po 15 lira. To już wiecie, naprawdę tanio. Jakieś za 2 zł za kilo. No, melony, cukinie, nektarynki, czereśnie, truskawki. Ale arbuz taki... wygląda tańczy, ale 1 kilo. Normalnie duży arbuz jest 10-15 kilo. Wiesz, 10-15 kilo, 150 zł. Dla mnie takie złote, wiesz? Dla mnie strasznie drogi. Drogi, wiesz, bo wiesz, arbuz jest szybciej i koniec, wiesz? Tutaj. Arbuz jest duży glycemic index, wiesz, znaczy jest duży cukru, dlatego że... dobra, truskawka jest tutaj, 1 kilo, tak? Ile kosztuje? 40 kilo. Nie, 1 kilo, 250 gram jest. 1 kilo? 250 gram. Aha, kilogram 250. Tak, 50 kilo, 1 kilo. Czereśnia. 35, ile kosztuje? 35. Tak, normalnie 100 kilo, ale wygląda jak, wiesz, polished, wiesz. Kusaj mówił, że te czereśnie za 100 lira były za drogie i za dziwne. Zajebiście wygląda dobre, wiesz, nie ma, there is no mistake. Ten ile kosztuje? 25 kilo. Brzoskwinie. Tak. Banana 60, like 60. 60 lira banany, bardzo są drogie w Turcji banany. Jest i inne, które 50, ale mam samo osób, które zawsze kupić, wiesz. Tutaj jest pomarańcze po 15 lira, 2 kilo. Nie, bo 1 kilo 15, 2 kilo 30. Dobra, 2 kilo 30. Buraki 20, 21 kilo. 2 kilo jest. 2 kilo 20. 25. Bakłażan po 25 za kilo. 10. Aha. Ten derwo, to nie wiem. Koperek. Koperek. Złoty 20. Tak, 10 kilo. Śliwka. Kupiliśmy 40. Śliwki 40 lira za kilogram. To są takie, bardzo lubię. No, to są takie tureckie, troszkę duże śliwki. Ale w Polsce śliwki bardzo mocne. No. Trudne, ale Turcja bardzo. Inne są te śliwki, po prostu takie bardziej soft. Miękkie. Miękkie. 25 tureckich lira, 2 kilo 50. Tutaj jest. Marchewka 20 tureckich lira. Kupiłem 1 kilo, bo. Mamy jeszcze, no. 1 kilo ziemniaki. Cukinia jest 1 kilo cukinia. Za 20 lira za kilogram. Tutaj jest 1 kilo. 1 kilo. Pół kilo cebuli. Tak, 1 kilo 10 tureckich lira. Czyli 5 lira, pół kilo, czyli... W Polsce wszystkie ty będzie frustrować, ja wiem. Ja wiem, ile kosztuje teraz w Polsce. Cebula kosztuje 80 zł. Masakra. 80 zł cebula. Tutaj 1 kilo 10 tureckich lira. Złoty 20 kilogram cebuli. Nie no, w Polsce, jak piszecie te ceny, to mi się wierzyć nie chce. Dzwoniłam do mamy pytać. Dobre, melon. Melon. 50 tureckich lira. Jeden sztuk. Ale bardzo dużo ten melon jest. Tak. Bardzo dużo. Nie wiem, 2 kilo jest? No, 2 kilo jeden jest. 1 kilo 25. No, ale tak podają ceny, że jeden ten mały to 25. I korn? Co to znaczy? Nie wiem. To jest, słuchajcie, kukurydza, ale cukrowa. Kukurydzy, ale ten kukurydza, ale... mleko z kukurydzowa, bardzo słodko, bardzo dobre. Ale cukrowa, tak. Tak. Bardzo ładna, no jemy. Sztuk 50. No, 6 sztuk za 50. Teraz jest sezon, wieś, od czasu do czasu dobre. I mam tutaj... Ogóreczki. Aha, sałata.
ogóreczki po turecku, tak. Sałata, bardzo. Tak, no. 20 tureckich lir. 20 lir i koniec. To powiem wam, że trochę nakupiliśmy tego i wiecie, jeszcze właśnie te owoce, truskawki, czereśnie, no to są takie, wiecie, produkty luksusowe, powiedzmy. Nawet tutaj, no to i tak jest dużo taniej, ale wiecie, to nie jest 20 lira. Chociaż powiem wam, że jabłka tutaj są drogie, 20 albo nawet 50 lira, ale właśnie te ceny są różne. Kuzyn jeszcze poszedł do Szoka na zakupy. W ogóle musimy wam właśnie nagrać cenę z Szoka, dlatego że oni tutaj też, słuchajcie, mają takie kampanie, gdzie sprzedają nawet sprzęt AGD, sprzedają telefony komórkowe, Xiaomi, wszystko jest, więc też jestem właśnie, to jest jeden też z takich tanich marketów, to macie z tanich marketów właśnie BIM, to A101 i ten Szok. No, także właśnie, a do tego Szoka rzadko chodzimy, dlatego że on jest właśnie tu bardziej bliżej bazaru, Wagbuk, a my mamy tam po drodze bardziej Bima i A101, tutaj rzadziej zachodzimy. No, ale tak co wam mogę powiedzieć, patrzę właśnie jakie są ceny. Wydaje mi się, że inflacja w Turcji już zwolniła, jeśli chodzi właśnie o te lirę. Wiecie, coś tam rośnie, ale w Polsce też rośnie. Ja wam zaczęłam mówić, że właśnie kusem pokazywał tam właśnie to jedzenie, ile za co zapłaciliśmy, że ja byłam tak zszokowana niektórymi komentarzami, ile co kosztuje w Polsce, że naprawdę weryfikowałam to, czy to jest prawda, czy to, co właśnie ludzie mi piszą w komentarzach, czy takie są rzeczywiście ceny w Polsce. Bo ja wam o tym właśnie mówiłam, że Hussein też nie był bardzo długo w Polsce, już ponad rok i ja byłam pod koniec tamtego roku i też mi się te ceny wydają niemożliwe. Jeśli rzeczywiście macie takie ceny w Polsce, to nie wiem, z czego to wynika, dlatego że złotówka jest teraz taka bardzo silna wobec euro, a większość jedzenia w Polsce jest importowane czy z Holandii, czy z Hiszpanii, czy gdzieś z Europy, więc strasznie to jest dla mnie dziwne.